Witajcie serdecznie. Dzisiaj następny film z serii Odpytajka. I dzisiaj zajmiemy się czasownikiem sich anziehen. Ubierać się. Sich anziehen albo ubierać coś. Anziehen. Jakąś część garderoby sobie przerobimy. Odpytajka polega na tym, że ja mówię zdanie po polsku, chwila przerwy i zdanie po niemiecku. Oczywiście wszędzie są cały czas napisy. Wy w tym czasie możecie sobie tą swoją wiedzę weryfikować, czyli w momencie, gdy ja powiem po polsku, wy sobie możecie robić pauzę, zalecam serdecznie, że możecie tak to sobie rozwiązać, pauzę, powiedzieć to zdanie po niemiecku i puścić film dalej. Ja w następnych 2-3 sekundach mówię to zdanie po niemiecku, dodając napisy. W związku z tym jesteście sami siebie zweryfikować, czy dobrze odpowiedzieliście, czy dobrze przetłumaczyliście. A dlaczego nie? No, dlaczego nie dobrze? No to wtedy zobaczycie, na czym polega ten błąd. Ok, czasownik ubierać się. To jest, zaczynamy w takim razie. Ja się ubieram. Ich ziehe mich an. Ty się ubierasz. Du ziehst dich an. On się ubiera. Er zieht sich an. Ona się ubiera. Sie zieht sich an. My się ubieramy. Wir ziehen uns an. Wy się ubieracie. Ihr zieht euch an. Oni się ubierają. Sie ziehen sich an. Czy pan się ubiera? Ziehen Sie sich an? Dlaczego pan się nie ubiera? Warum ziehen Sie sich nicht an? Na co pan czeka? Worauf warten Sie denn? Tak to wygląda w odmianie czasownik anziehen w czasie teraźniejszym. Druga grupa, którą zawsze, z którymi, druga grupa zdań, które zawsze tworzę, to są z czasownikiem modalnym. I trzecia grupa w czasie przeszłym perfekt. Takie zawsze trzy grupy. Jeżeli uczycie się, taka moja teraz moja uwaga, jeżeli się uczycie czasownika, jest to dla was nowy czasownik. Broń Boże, nie zostawiajcie go w formie bezokoliczniku, typu na przykład, nie wiem, uczycie się czasownika przyczyniać się do, beitragen zu. Nie zostawiajcie to w tej formie. Zbudujcie z nim zdanie. Najlepiej trzy, minimalnie trzy. W czasie teraźniejszym, na przykład, ja przyczyniam się do twojego sukcesu. Ich trage zu deinem Erfolg bei. Ja chciałbym się przyczynić do twojego sukcesu. Z modalnym, druga grupa. Ich möchte zu deinem Erfolg beitragen. I czas przeszły, przyczyniłem się do twojego sukcesu. Ich habe zu deinem Erfolg beigetragen. Uczcie się, proszę was serdecznie. Uczcie się w ten sposób, jeżeli robicie nowe, wprowadzacie nowe słownictwo, zbudujcie co najmniej trzy zdania z nim. To było tak na marginesie totalnie, tak? Ale tak sobie pomyślałem, że warto o tym wspomnieć. Wracamy do sich anziehen w czasie teraźniejszym. Z modalnym. Muszę się ubrać. Ich muss mich anziehen. Ty musisz się ubrać. Du musst dich anziehen. On chciałby się ubrać. Er möchte sich anziehen. Ona chciałaby się ubrać. Sie möchte sich anziehen. To dziecko nie chce się ubrać. Das Kind will sich nicht anziehen. My chcemy się ubrać. Wir wollen uns anziehen. Oni nie mogą się ubrać. Sie können sich nicht anziehen. Jakieś okoliczności ku temu są przeszkodą. Czy pan chciałby się ubrać? Möchten Sie sich anziehen? Tak, ja chciałbym się ubrać. Ja, ich möchte mich anziehen. I w czasie przeszłym zdanie z czasownikiem anziehen ubrałem się. Ich habe mich angezogen. Ty się ubrałeś. Du hast dich angezogen.
Dlaczego jeszcze się nie ubrałeś? Warum hast du dich noch nicht angezogen? On się już ubrał. Er hat sich schon angezogen. Ona jeszcze się nie ubrała. Sie hat sich noch nicht angezogen. My się już ubraliśmy. Wir haben uns schon angezogen. Oni się jeszcze nie ubrali. Sie haben sich noch nicht angezogen. Czy wy się ubraliście? Habt ihr euch angezogen? Nein, noch nicht. Nie, jeszcze nie, padła odpowiedź. Pamiętajmy jednak, że czasownik sich anziehen, zwrotny, może również służyć jako czasownik z akusatywem. To znaczy, odsuwamy to sich i na to miejsce możemy wrzucić jakąkolwiek część garderoby. I na przykład, jeżeli to będzie kurtka, die Jacke, no to ja zakładam kurtkę, ich ziehe eine Jacke an. Chciałbym założyć tę kurtkę. Ich möchte die Jacke anziehen. I w czasie przeszłym założyłem tę kurtkę. Ich habe die Jacke angezogen. Możecie tam wrzucić mantel. Der Mantel to jest płaszcz. I on zakłada ten płaszcz. Er zieht den Mantel an. On chce założyć ten płaszcz. Er will den Mantel anziehen. On założył ten płaszcz. Er hat den Mantel angezogen. My zakładamy czapki. Wir ziehen die Mützen an. Ona zakłada sweter. Tak w ogóle, nie konkretnie, tylko w ogóle. Sie zieht einen Pulli an. Z czego się wziął Pulli? Pulli to jest skrót od Pullover. Der Pullover w skrócie Pulli. A propos tego rodzaju tworzenia skrótów, tak samo działa Kugelschreiber, długopis. Bo w skrócie długopis to jest der Kuli. Ona nie chce założyć tego swetra. Sie will den Pulli nicht anziehen. Ona nie założyła tego swetra. Sie hat den Pulli nicht angezogen. Weźmy sobie jeszcze spodnie, Hose. On zakłada niebieskie spodnie. Er zieht eine blaue Hose an. On chciałby założyć te niebieskie spodnie. Er möchte die blaue Hose anziehen. On założył te niebieskie spodnie. Er hat die blaue Hose angezogen. To tyle. Tak to wygląda z czasownikiem anziehen, który jest z jego trudność składa jest wielowarstwowa. Po pierwsze, jest czasownikiem nieregularnym. Ziehen, zog, gezogen. Po drugie, jest czasownikiem rozdzielno złożonym, czyli ma na początku an, które ląduje na końcu zdania. Ich ziehe mich an. Okej, ląduje na końcu zdania, ale w odmianie w czasie teraźniejszym. To jest jego druga trudność, rozdzielną złożoność. I że jest zwrotny. Znaczy, może być, ale nie musi. Ale jeżeli jest, to jest przez to trzy razy trudniejszy niż zwykły czasownik. Sich ma przy sobie, nie? To tyle. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że obejrzeliście ten film. Do niczego nie zachęcam. Pozdrawiam, do następnego filmu. Trzymajcie się cieplutko.